Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szweger, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A dziś porozmawiamy o minach, które Kaczyński, Morawiecki, cała ta Ferajna zostawia nowej władzy. No, to też jeden z takich atutów, które potem Morawiecki będzie miał, bo będzie mówił, że no chłopaki idzie się przez pole minowe, a ja mam mapę. <laughs> I tutaj jest no to jest kwestia negocjacji. Pewne rzeczy widać gołym okiem. Taką rzeczą, którą oni ewidentnie eskalują i chcą po prostu zostawić w jak najgorszym stanie, to jest konflikt na granicy, gdzie robią są w tej chwili robione protesty przez Ukraińców, a polska strona nie dość, że tego nie rozwiązuje, to jeszcze podgrzewa, tak jakby siedzi na garku, żeby trzyma tą pokrywkę, żeby ta, jak przyjdą następcy, żeby po prostu żeby ten garnek eksplodował. Albo jeszcze inaczej trzęsie tą kolą po prostu, albo tam innym napojem gazowanym i na końcu wręczy im to tak, żeby to po prostu wystrzeliło w twarz. To jest jedna sprawa, ale nie jedyna, bo mamy tych spraw jest dziesiątki. Z takich najważniejszych no to jest przede wszystkim wzrost rachunków za energię elektryczną, bo PiS tutaj zastawił trupa w szafie w postaci bardzo wysokiej wysokich rachunków, które po prostu sztucznie zbijali. To jest 70% teoretycznie podwyżki, no, żeby ten, żeby Anusz Widelec czegoś tam ten rząd nie ogarnie. No coś czym trzeba zrobić, no, bo jak się nagle y, rząd PiS odejdzie, a podniosą się rachunki o 70%, to zaczną wrzeszczeć patrzcie, patrzcie ledwo zaczęli rządzić, już już jesteście biedni. To jest jedna rzecz. Mamy też koniec zerowego vat na żywność. W ten sposób oni zbijali inflację, którą wcześniej rozbujali, czyli mamy po prostu też automatyczne podwyżki. Jest mnóstwo takich rzeczy, które są schowane. Ze szczytów bezczelności to jest taka nowsza informacja, która mi się rzuciła trochę nie w temacie mina, ale też pokazuje, co robią. Wiecie Państwo, PiS nie złożył nigdy nawet wniosku o wypłatę krajowego planu odbudowy, dlatego że nie spełniali warunków, więc uważali, że nie ma sensu składać, więc nie składali tego wniosku. Ale uwaga, zaordynował Jacek Sasin zaordynował wypłatę premii za realizację KPO. Szanowni Państwo, chyba hop nie do końca rozumiem, że tutaj będzie miał zarzut karny, bo nie można wypłacać pieniędzy za coś, co nie zostało w żaden sposób wdrożone. Ale wracamy do min. Robią mnóstwo rzeczy, które starają się schować, po to, żeby wiecie Państwo, jest taki moment, w którym nie wiem, wprowadzacie się do nowego mieszkania i coś śmierdzi. I nie do końca jesteście w stanie szybko zidentyfikować coś, że to nie wiadomo, czy to zdechło coś w wentylacji, czy to po prostu ktoś miał tutaj nieboszczyka, zwłoki, ale poleżały dwa tygodnie, zostały wyniesione i ten smród po prostu już zakaził meble. I takich rzeczy, które tam się po prostu są w tle, jest dużo. To są właśnie te podatki, to są te koszty, które zostały, które są chowane, które są przetrzymywane, przepychane na przyszłość. To jest jedna rzecz. Taką, taką rzeczą, na przykład takim gigantyczną miną jest tryb, to jest nadmiernego deficytu. To pod tym kątem, bo to nic państwo nie mówi. Co to jest? A, to tryb nadmiernego deficytu. Chodzi o to, że jest coś, co automatycznie zmusza rząd Polski do działania i do cięcia wydatków. I to jest ten tryb nadmiernego deficytu. Oficjalnie ten polski deficyt ma wychodzić tylko 5,2%, aż 5%. Ten taki bezpieczny deficyt to jest do 3 punktów procentowych PKB, ale faktyczny deficyt, jak się zrzuci te wszystkie poukrywane, poupychane te zadłużenia po różnych funduszach, to jest prawie 9% PKB. Czyli drodzy Państwo, wydajemy prawie 1 dziesiątą Więcej niż zarabiamy, nie wspominając o tym, że spora część tych naszych wydatków to jest spłata długów. I teraz jest sytuacja taka, że ten tryb ostrożnościowy wymusza cięcia wydatków. A jak cięcia wydatków, to komuś trzeba zabrać, a przecież muszą zostać utrzymane i tu spokojnie na pewno zostaną utrzymane. Muszą zostać utrzymane te wydatki socjalne, do których się zobowiązała obecna koalicja. Czyli, krótko mówiąc, PiS. I Kaczyński, ta cała, takim ich spadkiem jest po prostu rozwalić państwo jak w najgorszym stanie oddać to państwo w ręce rządu opozycji, no, jak, jak opozycja utworzy rząd. Wydaje mi się, że pozostawią swoich kretów, tak jak w dawniej w służbach, że będą mieli wpływ na to, żeby w pewnym momencie było znowu to przestawienie wajch, i żeby mogli podziałać. Zresztą wczoraj warto było posłuchać programu, Naszego byłego kolegi Pieti Nisztorowa, który, czyli Piotra Nisztora, który, który powiedział wczoraj o jednej rzeczy, która jest zdumiewająca, że on to powiedział w ogóle, ale on. No niestety, tak, tak często, tak często robi, powiedział o tym, że przez likwidację CBA zostaną zahamowane niezwykle ważne i operacje, które, które toczą się teraz, które ma CBA. Na przykład mówił o świetnie ulokowanych przykrywkowcach w, na szczycie finansjery w Polsce. No, ja nie, nie sądziłem, że coś takiego powie. No, po pierwsze, to jest dekonspiracja i to jest rozwalenie pewnych niezwykle ważnych rzeczy, ale rozumiemy o co chodzi. Czyli dlaczego właśnie, właśnie tak się broni pan, pan stróżny i tak się, tak się broni CBA? No, bo zostawiają sobie kretów w jakichś no to w naszym świecie czyli szukamy sobie banki, KNF, czyli czy Narodowy Bank Polski, czy Ministerstwo Finansów, zostawione, czy, czy yy, skarbówka, czy, z, 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 w, w, w tym węższym pojęciu, czyli zostawione tam są krety CBA. No, Szanowni Państwo, wiadomo, po co, żeby te operacje się dalej toczyły? Czyli dla kogo te operacje mają się toczyć, czyli te operacje mają się toczyć, tak jak wyglądało przejęcie władzy, w której uczestniczył między innymi no, nasz ulubiony funkcjonariusz Chodziński, prawda? Tutaj, y, który, był, który był w CBA. No nie był, nie był żadnym przykrywkowcem, bo to trzeba być umieć być przykrywkowcem. No, on, on tego nie umie, się nie nadaje. Natomiast y, to, to wyraźnie wskazuje na to, że zostawiają taki minne. No, jest to niezwykle poważne, i ja bym, no, jak, już, jak już zmieni się władza, na, te, na tę okoliczność przesłuchałbym. Pietienicz Torowa, niech, niech, niech powie, co miał na myśli. Ja, ja tutaj, no, oczywiście, na, na podstawie tego, tego programu zapytałbym. Pana Stróżnego, jak będzie likwidowany CBA i jakie tutaj on pozostawi, czy na pewno. Tomek, ale, to wiesz, ale to ty kiedyś wspominałeś, tylko widzisz, e, drodzy państwo, Tomek już kiedyś wspominał na kanale, że rośnie liczba współpracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego, czyli wszyscy ci, którzy mają dużo za uszami, idą się zapisywać jako agenci CBA, ale e, tutaj, że po prostu wszystko, że potem będzie historia no dobrze, ale pan tutaj uczestniczył w grupie przestępczej. Ja nie! Ja po prostu o wszystkim raportowałem Centralnemu biuru Antykorupcyjnemu. Co, wyjdzie zaraz na to, że cała operacja na przykład sprzedaży Lotosu y, tym y, Saudi Aramco, że to wszystko było od początku do końca tam wszyscy po polskiej stronie to po prostu każdy pisał notatkę do Centralnego biura Antykorupcyjnego. Z brata Szymczyka próbują przykrywkowca zrobić jakieś działanie. Tak? tak, to też jest ciekawe. To też ja przypominam wszystkim, że jak pojawiła się ta sprawa, to Tomek ostrzegał, że jest koncepcja, aby zarzuty wobec brata obecnego komendanta głównego policji, bo to ty mówisz Szymczyk, nikt nie wie o kogo chodzi. Komendant... Granatników, jakbym bym powiedział, tak, tak. Ja to właśnie granatnik. To facet, który rozwalił po prostu pół komendy granatnikiem i nie ma nawet zarzutów, ba, jest nawet pokrzywdzony. Szanowni Państwo, Bo to... może nie on, nacisnął Janek. Nie? Tomku, ale to jeszcze raz. Ale <laughs> Żartuję, ale... Nawet jeżeli tak by było, no bo tu pijemy do tego, że nasze wiewiórki ujawniły. Przemycił nie wezwał ABW no zrobił policji no nie udzielił pomocy pogotowie. Bo to jest nawet Trasz? zakładając, że to nie on odpalił, tylko jego goście, to cała historia, po, do której doszło po wybuchu, ona jest więcej waży, to oczywiście moja ocena jest. Więcej waży prawnie w sensie złamania prawa, niż samo zrobienie tej rzeczy. Czyli e, chodzi o to, że moment, w którym dochodzi, wiecie Państwo, to jest tak, jak potrącisz kogoś e, w wyniku wypadku, nawet przekroczysz prędkość i tego, to to jest jedno przestępstwo. Ale jeżeli nie udzielisz pomocy, nie wezwiesz e, pogotowia, tylko uciekniesz... Uciekasz nie... z miejsca wypadku. No i tu, mamy, i tu mamy taką sytuację. To znaczy komendant granatników, czyli Jarosław Szymczyk, Mam tutaj zarzuty matactwa, nieudzielenia pomocy, stworzenia zagrożenia życia, bo wiecie Państwo, nikt nie wiedział przecież, czy ten budynek się nie zawali. Czy on sam nie wiedział? No skąd on miał wiedzieć? Jak walną z granatnika, to wiecie Państwo, to, to w tym momencie nikt nie wie, co to jest. Tak naprawdę to do tej pory nie wiadomo, czy remont tego budynku, który został przeprowadzony, czy to, co zostało zrobione. Czy to zlikwidowało niebezpieczeństwo? Czy w ogóle można było? Bo być może, gdyby na przykład zawodowcy się to za, zabrali i to obejrzeli, to na przykład by powiedzieli, że tu nie można robić tego w ten sposób, bo y, jest zagrożenie cały czas na przykład. Nadzór no, budowlany no, od tego, jest, jest jego rola. No. Wiecie Państwo, nie można tak, że rozwalasz pół budynku i sam remontujesz i nie, tego. Tak naprawdę to teraz po prostu nadzór budowlany będzie musiał, przy nowej ekipie będzie musiał wejść, będą musieli to obejrzeć, będą musieli sprawdzić ściany, będą musieli sprawdzić fundamenty, czy tam się po prostu coś nie rozwaliło. Przecież wiecie Państwo, no jednak odpalić, odpalenie granatnika na komendzie to jednak, wiecie Państwo, to że, to, że to się tak skończyło, to tylko dlatego, że tam nie było miejsca, żeby on się uzbroił. Na pewno zapisał się w historii, bo to chyba pierwszy taki wypadek yy, na świecie. Tak, no bez to wątpienia, bez wątpienia, bez wątpienia jest to pierwszy komendant policji, który odpala przemycony własnoręcznie granatnik do siedziby. Wiecie państwo, to jest to, że myśmy wszyscy się do pewnego momentu, wszyscy się z nas śmiali, jak myśmy się z tych ludzi wyśmiewali. No bo wiecie państwo, to nie jest tak, że oni nam, przecież no, oni skrzywdzili Tomkę, no tam no, włożyli, wrzucili go na dwa lata do aresztu. Jest, no, umówmy się, wiecie Państwo, faceci, którzy naprawdę uważają siebie za Jamesów Bondów w skrzyżowaniu z J. Edgarem Hooverem, to ostatnie to nawet u nich chodziło, jako raz kryptonim, dwa, jakie takie usprawiedliwienie się tych wszystkich swoich łajdactw, oni, że. Hoover, to jest legendarny założyciel FBI, nie przejmował się ograniczeniami, tylko bronił amerykańskiej demokracji, amerykańskiej wolności, po prostu inwigilując komunistów czerwonych, no generalnie wszystkich tych, których. Hooverem tyle wspólnego ma Wąsik, że Hoover lubi sugienki na przykład. No, ale... Lubi sukienki, tak. No. Szanowni Państwo, e... E... I, I to są, to są, to są, właśnie te miny, które oni, oni pozostawiają i czy masy, się, że, że ma, mas, masowo starają się, że już zapisali, zapisali się do CBA, czyli po prostu tak. zrobili sobie papiery tajnych współpracowników. Tam w ogóle jest osobną kwestią, jest na przykład wspomniałeś Chodzińskiego, no to Chodziński przez moment będąc w służbie pracował gdzieś jako ten, mamy taką informację. KGHM, była mowa, że KGHM. Tak. tak, ale on, mamy taką informację, że rozmawiał z Dobskim, który później yy, kolportował, że yy, Chodziński tam jest na misji. No, Widzicie Państwo, jeżeli ktoś <noise> rozmawia z dziennikarzem i opowiada mu, że jest na ściśle tajnej misji albo czymś, to, to w ogóle to jest jakaś, dla mnie jakaś abstrakcja. No, to w taki sposób sprzedawał to Dobski. No, a po co miałby to wymyślać? I, I to jest też ciekawe, dlatego że yy, w takich sytuacjach w ogóle yy, Totobek mi zwrócił uwagę, bo mieliśmy takiego człowieka, Pana G, który zrobił pierwszy audyt Funduszu Operacyjnego w 2016 roku. Ten audyt nigdy nie został zarejestrowany. Jako dokument. Pan G., mimo że był zaufanym człowiekiem Mariusza Kamińskiego, jak po, po tym sporządzeniu audytu przyszedł do, do firmy, to uwaga, okazało się, że nie ma komputera, nie ma dostępu do niczego, a jego audyt po prostu zniknął. A on sam przez kolejne tygodnie przychodził do roboty i oglądał filmy na komputerze, bo nic innego nie mógł robić. No bo jak nie masz dostępu do systemu, to co masz robić? W końcu dali mu robotę w Brukseli dali też jego żonie jakoś fuchę i to były takie, że dostawał dwie pensje. Jedną dostawał z CBA, drugą dostawał z, tym, z Brukseli. Tylko, że to jest nielegalne, to znaczy funkcjonariusze CBA nie mogą sobie po prostu pobierać dwóch pensji. No jeżeli nawet pracuje pod przykryciem, to on wciąż pracuje dla CBA, więc i teraz uwaga, no będzie pytanie prawne, że wszystkie te pensje trzeba będzie oddać, no bo to nie może być. No, Orlen, Orlen to jest taką stajnią, do której, no, mówi się, C... Porząd ochrona to jest CBA2, no tak mówią, że <laughs> tak, tak funkcjonuje. No i w tej chwili Unimot i jakieś inne jeszcze miejsca, spółka skarbu państwa, nie tylko. No dlatego tak się boją o likwidacji CBA, że ktoś tam wejdzie i te, te dokumenty dokładnie sprawdzi, czy by, była taka potrzeba, żeby nagle. Yy, Tylu ludzi, tylu ludzi zostawało, zostawało, współpracownikami na przykład. Także to, to jest niezwykle ciekawe. No, no. Nie dziwimy się wcale, że obajtek doszedł do wniosku, że on od początku wykonywał misję, tak jak mówisz tutaj i dlatego dlatego sprzedawali, sprzedawali. Musimy, 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 musimy uczciwie powiedzieć, drodzy Państwo, że nie sprawdzaliśmy tego, dlatego że niektóre nazwiska w systemach są elektryczne i po prostu tak. próby sprawdzenia kto gdzie Czasem, bo to nam po prostu zaraz się wyświetla. Taki człowiek śmiałem się kiedyś to jest taki żart wiecie, miałem faceta, który przylazł do mnie w rzeczpospolitej jak miałem go wyrzucić z pracy bo był mnie wpisany na listę do zwolnień grupowych nie wiadomo było co pan robi wiecie państwo, to jest taka jak była firma, która jak to kupił Grzegorz Hajdarowicz to tam było mnóstwo dziwnych osób potem próbowaliśmy rozkminić co są co za osoby, okazywało się, że to są jacy, jakieś kochanki partnerzy osób, które już dawno zmarły, ale były kiedyś wpływowe i dostawały robotę w rzepie. No i potem, wiecie Państwo, to było tyle zabawne, że kiedy Hajdarowicz to kupował w czerwcu 2011 roku, to to była teoretycznie firma prywatna, tylko że faktycznie ten 49% mniejszościowy akcjonariusz Skarbu Państwo, i tak tam robił co chciał, zawiedzał zgodą właściciela. No więc to ja pamiętam takiego miśka, który przylasta. Nie wiem, z których służb on był, ale pewnie z jakiś tam był. No i przed i mnie powiedział, że tutaj firma ma tyle problemów, i on się może przydać, tylko że nowe kierownictwo nie korzystało z jego tego. I wiecie państwo, ja mówię, dobra, jak jesteś pan taki kozak, to mi przynieś mi pan e, numery e, paszportów e, e, ojca dyrektora, bo chcę dowiedzieć się, gdzie i kiedy latał. I potem mówię, to, 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 to gdzie wylatywał, mówi na tym. Mówię, no tak ja wie. Pan, mogę dać panu no tą legitymację dziennikarską. No, pan pokaże, że panik jest przydatny. No więc yy, 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 potem. Mówi, zobaczymy, gdzie latą i w jakich dniach, godzinach, no, Tadeusz Rydzyk, znowu chciałem się, ugryzłem się w język, już nie ojciec. Z ojcem, już, już ojciec na szczęście nie było. To jest, ale wiecie Państwo, to jest genia, genialna zagrywka po prostu. Po prostu mówisz o Tadeuszu Rydzyku i, i dodajesz przedmówek ojca. Dobra rosyjska robota. Ale to jest po... I drodzy Państwo, od razu, od razu lepiej patrzysz na. No, no bo, bo przecież ojciec no, no ojciec, ojciec nie może być złym. Synonim syno, czegoś dobrego, no, zaufania. Tak, no, czy... no, ale nawet, nawet, nawet jak mówię, nawet jak pije, bije, no to jest to jednak ojciec. To ojciec to ojciec. No. Tak, to wiecie Państwo. No więc Tadeusz Rydzek, no więc wiecie Państwo, potem tak zapomniałem o tej całej sprawie. No i taka jedna wiewiórka dosiada się do mnie w knajpie i mówi, co ty masz wspólnego, kurczę, co ty zadaniujesz policjantów, yy, którzy tam wyciągają system metadusza ryzyka?" Mówi: co, co, co cię pogięło? O co chodzi? Albo wiesz, bo dwóch, dwóch dostało ten i potem na końcu, że w łańcuchu, w łańcuchu jesteś jest zlecenie, że to wyszło, kurczę, z rzepy, a tak naprawdę wyszło od ciebie. I tu się pytają od ryzyka, kurczę, no, o co ci chodzi? Ja mówię, ale o co tego? I co się okazało? No, chłop tam siedział no i miał takie kontakty, że no, próbowali mu wyciągnąć te dane paszportowe. Natomiast no, moment był taki, że jak ktoś bijał ojca ryzyka do tych systemów. Nie, to się robiło czerwono, wiecie, się te dane się wiecie. zapalały, wszystkie A to jeszcze było zarządów, a to jeszcze było zarządów poprzedniej władzy. Bo to... nie rozumiesz, że tego się nie robi przez, przez systemy. Yy straży granicznej czy innej, tylko robi się to inaczej. inaczej. No właśnie. No, tak. I, to, I teraz i, tla, i dlatego się tłumaczymy, że to trudno, trudno te wszystkie miny złapać, dlatego, że jak się na przykład wpisałoby, żeby zobaczyć, gdzie kto jest zapisany i jakie, jakie procedury są. Wiecie Państwo, jakbym bardzo chciał zobaczyć w systemie procedury przy Jarosławie Kaczyńskim, ale nikt nie jest na tyle odważny z tych, którzy... No też kapa sportowa zginęła, bo wiesz już to, kiedy on jeździł za granicę, a jeździł, a Jeździł. Szokowany w Wiedniu niekoniecznie był w 1989 roku, czy, 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 czy wcześniej. Niekoniecznie, dużo wcześniej. No właśnie, chodzi o to, że ja bym sam chciał zobaczyć, jakie rzeczy są przypisane do Jarosława Kaczyńskiego, ale, ale mówię, no nie, żadna z, jawiurek, która, z którymi tutaj, które tu noszą orzechy, nie ma jakichś tendencji samobójczych. To, to jest taka przytyczek do słynnego łojanta, że. Mm, My w samobójstwo pana Michała, to my nie wierzymy i my, my, my wrócimy, tak. my wrócimy, my wrócimy do tego. Do, do... Pierwszy przypadek, że, że, że tak zginął oficer ABW, wypadł z okna. Tak, wy, wypadł, no wyskoczył, wypadł, wiecie Państwo, no. to, że ze wszystkich możliwych, po pierwsze wypadków, tudzież... No, 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 to... Na Rakowiecki, na Rakowiecki dokładnie w siedzibie. Wiecie Państwo, to jest tak, że jeżeli ktoś jest szkolony i nawet chciałby sobie, nie wiem, życie odebrać, to... Wypadnięcie z czwartego piętra gwarantuje, może inaczej, po pierwsze bolesne ewentualne zejście, ale nie gwarantuje zejścia, daje duże szanse na... Trwa... A no to też sam wypad, zresztą z, z budynku, w którym Ziobro urzęduje, no tak. Kwała... Trwałe, trwałe, trwałe po prostu kalectwo. Wiecie Państwo, no nikomu nie życzę sytuacji takiej, w której ktoś na przykład może tylko i wyłącznie ruszyć głową i nie, nie może ten, i ma pełną świadomość i zero możliwości zarządzania własnym ciałem. Straszne rzeczy. Dobra, w każdym razie wracamy do naszych baranów, czyli do... E do e, zostawienia min dla nas wszystkich, tak, dla całego społeczeństwa. Jest tak, czyli to mamy, mamy tak, Mamy po pierwsze mamy kwestię eskalacji konfliktu e, granicznego, także zanim nowa ekipa wejdzie, to będzie miała już jakiś pożar, e, który, który tamci będą wrzeszczeć. patrzcie, co za nieumiejętni ludzie zarządzają tym. Oni gotują to, to znaczy o tym jest relatywnie cicho, oni nie rozwiązują tego problemu, ba, eskalują. Tylko robią to w taki sposób, żeby ta eskalacja nastąpiła w momencie, kiedy oni przekażą władzę. Czyli żeby takie apogeum tego na przykład nastąpiło 12-13 grudnia, kiedy nowy premier wejdzie, będzie się próbował rozejrzeć po tym, co się dzieje w tym i wtedy to wybuchnie. Oprócz tego, no to kombinują. Mowa jest o zakładaniu związków zawodowych przez. Yy, tych urzędników, wysokich urzędników państwowych. Jest to kopia słynnej, słynnego pomysłu, który mieli kiedyś ludzie w MSWIA w zarządów akcji wyborczej Solidarność, że na odchodne próbowali założyć związek zawodowy, bo w związku zawodowym. Ileś tam osób jest chronionych. To zrobi się komisję rewizyjną, zrobi się po prostu władze związkowe, członkowie władz związku mają tam ze dwa lata zakazu. Tylko uwaga panowie, jest to klasyczna klauzula obejścia prawa, czyli tworzenie związków zawodowych. Po to, żeby zapisywać się tam i używać ich jako ochrony, jest po prostu udowodnienie tego, że to jest fikcyjny związek zawodowy. To jest kilka, powiem tak, to, to jest bardzo prosta sprawa. Po prostu dostaniecie dyscyplinarki, jeszcze dostaniecie doniesienie do prokuratury i będziecie jeszcze tłumaczyć z tych swoich związków zawodowych. Z kolei wpuszczanie ludzi do działających związków i ubieganie się o ochronę również nie działa, jeżeli za tym nie będzie szła jakaś konkretna działalność, zresztą prawdziwe związki zawodowe. Bardzo niechętnie wpuszczają do siebie, no bo te miejsca chronione, no to są dla ludzi, którzy autentycznie zajmują się ochroną praw pracowniczych, więc ta mina moim zdaniem nie wyjdzie. Bardzo się rozbawiłem, jak mówiono, że nie będzie można zwolnić Holeckiej, ponieważ będzie miała papiery emerytalne. Szanowni Państwo, zaczniemy od tego, że pani Cholecka podpada pod dyscyplinarkę, to znaczy. Każda osoba, która łamała zasady rzetelności, uczciwości dziennikarskiej, tak jak ona i działała w zorganizowanej grupie przestępczej, polegając, która się trudniła po prostu dezinformowaniem Polaków, hejtem, no nie może liczyć na ten. Natomiast padła ciekawa propozycja pana Jakuba Bierzyńskiego, aby uwaga zostawić panią Cholecko, tylko zmienić jej promptę, napisy na prompterze i niech czyta o tym, że Jarosławka został aresztowany, otrzymał zarzut, niech zrobi wywiad na temat po prostu niszczenia konstytucji przez PiS. I drodzy Państwo, i albo będzie jeszcze miał dodatkowy y, przykład, bo to, y, y, to jest tak, że ci ludzie, którzy czytają wiadomości, oni muszą postępować zgodnie, to jest nawet w kodeksie, bo ja to dosyć dobrze znam, muszą postępować zgodnie z tym, który, kto, kto redaguje. Jak na przykład redaktorem naczelnym Telewizyjnej Agencji Informacyjnej jest dyrektor, to jak dyrektor przeczyta na przykład i poprawi tak zwaną startówkę, to nie wolno, to, to zarządzający musi musi po prostu, znaczy ten, czytający musi przeczytać to w tej formule, w której redaktor naczelny zatwierdził. nie ma prawa tego redagować. Mieliśmy taką kiedyś sytuację, właśnie z jednym prowadzącym, który sobie usunął samodzielnie pewne fragmenty, jak żeśmy byli w telewizyjnej agencji informacyjnej, i on następnie, pamiętam, specjalnie jeszcze nie wziął telefonu komórkowego. Ale przeszliśmy z kolegą do studia, popatrzyliśmy mu głęboko w oczy i wyobraźcie Państwo, stał się cud. Nie miał tego za zapisanego w startówce, nie miał nie, nie było możliwości z nim się skomunikowania, ponieważ był w tej części taki ten, ale jak zobaczył z nas, to stąpił w niego jakiś taki duch i przeczytał to w wersji naszej. Czyli nie miał, nie miał tego wydrukowanego, bo, miał, bo my wiemy, widzimy, co on tam ma na podglądzie, ale wiedział, co należy przeczytać, wiecie Państwo, i to był taki właśnie cud iluminacji. I, bo gdyby oczywiście nie przeczytał tego, no to byłby powód do tego, że samowolnie zmienił tego. I tak samo dotyczy to pani Choleckiej. Jest taka pewna przewrotność, żeby pani Cholecka stała się twarzą i poniosła i powiedziała, na przykład, przeczytała taką wiadomość, że do tej pory podawaliśmy Państwu nieprawdziwe informacje, ponieważ w taki sposób byliśmy do tego, Zmuszani, bo nas tutaj do tego i niech ona to przeczyta. Wie. Ale ona w te buty, że jest skrzywdzona, wejdzie od razu, że była dręczona, tak paznokcie i wyrywali, tu wejdzie od razu. To, 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 to jest jasne. To oni wszyscy by chcieli wejść, wejść w te buty. Tak, to jest, jest to ale... naturalne. Ja ale... szczególnie przestrzegam przed tymi właśnie kretami zostawionymi w służbach, ale mam nadzieję, że tego, tak. tego nie będzie. kret, krety. krety, krety. Szanowni Państwo, Historia Ekspert, magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów w tym numerze, nie tylko o sekrecie mądrości Żydów. Tutaj uwaga, bo to taka, sekret jest bardzo prosty. Nauka czytania, pisania i liczenia wśród osób, które wyznawały religię mojżeszową, była obowiązkowa już ponad 2000 lat temu kiedy w kulturze zachodniej obowiązkowa nauka czytania, pisania i liczenia dla dzieci to jest ostatnie w najlepszym wypadku nieco ponad 200 lat obowiązkowa i to jest to taka też ciekawostka mówi się o pruskim trybie szkół kiedy Prusy dostały Lanie od Napoleona w latach 1806-1807 Wtedy właśnie doszło, doszli do wniosku, że nie ma sensu mobilizować już ludzi, którzy tam po prostu no mają, no nie czytają, nie, nie piszą, mają kłopoty ze zrozumieniem rozkazów, że trzeba po prostu tych ludzi nie tylko szkolić, e, po prostu jako poborowych, ale trzeba ich po prostu nauczyć wcześniej e, podstawowych komend. No i wtedy właśnie powstał powszechny obowiązek szkoły w Prusach. E, w każdym razie w innych państwach, w Polsce, analfabetyzm zlikwidowano dopiero dzięki komunistom i to jest, co prawda niektórzy twierdzą, że nauczenie ludzi czytania i pisania wcale nie likwiduje analfabetyzmu, to jest na dłuższą dyskusję, to znaczy ja to szczególnie widzę, jeżeli chodzi o mm, e, ludzi... W, e... to jest tak zwany analfabetyzm wtórny, no to no, panie Jarosławie, no, też... jest coś takiego tak? Czytasz, czytasz, ale nie wiesz, co czytasz i e, nie rozumiesz. Albo coraz mniej czytasz, Janku, coraz mniej czytasz, prawie w ogóle Panie nie czytasz, Jarosławie, Panie Jarosławie, tak. nam niestety donoszą, strasznie nam przykro, Panie Jarosławie, bo Pan wie, że my chcemy, żeby Pan był w jak najlepszej formie, że Pan za mało czyta. Pan w ogóle nie czyta poza donosami niczego tak naprawdę. Jest nam wstyd. Pan, polski inteligent z Boże, takiego bliskiego naszemu sercu, Polski kot Leonardo da Vinci, w znajdującym się w Krakowie arcydziele, czyli damie z Łasiczką, włoski geniusz zaszyfrował wiadomość. Jak chcecie Państwo dowiedzieć, jaką, i czy to w ogóle zdekodowano i co jeszcze pozostaje do zdekodowania, o tym jest w historii ekspert. W dobrych empikach, w dobrych kioskach, no to jeszcze wani mu to. Właśnie, twoja wina. I to ewidentnie, że się tam maczali swoje łapy w tym, że ten bandyta, Sebastian W., odpowiedzialny za wypadek na autostradzie, gdzie zginęło dziecko i zginęła dwójka, dwójka rodziców w straszny sposób na samochód, zginęli w ogniu. I wy teraz, niby nie chcąc, ale... Zły wniosek o ekstradycję wypełniacie. W tej chwili czekacie, bo sąd wcześniej myśleliście, że macie jeszcze biegłych, że biegli, się będą z tym, mówiąc brzydko pieprzyć jak matka z Łobuzem, nie, biegli szybko, pokazali, co tam się działo, a to, że, że będziecie list żelazny, jeszcze sądy, sądy też szybko się wypowiedziały i sądzicie, że niedługo minie czas na. Termin ekstradycji od wniosku, bo ten wniosek też ma określoną, określony czas, kiedy można, można się domagać tej ekstradycji. I teraz myślicie, że w związku z tym pośpiechem, to szybko trzeba będzie procedować ten wniosek, że on nie będzie przysłany do Polski z zarzutami zabójstwa, bo to jest zabójstwo to jest zabójca tylko nieumyślnego spowodowania śmierci. Brzydko się bawicie. Cały czas tam wydaje wam się, że jak ktoś ma pieniądze i ktoś ma jakieś układy i jeszcze y, różni ludzie jechali z nim razem w samochodzie, to prawo nie będzie obowiązywać. Będzie y, zastawcie i nie grzebcie tam. I niech y, funkcjonariusze złodzi, czy mostowanie policjanci w tym nie grzebą. Zostaw to włącznie, bo to jest ochyda. Pomyśl sobie, co się dzieje. To jest bandyta, który jechał ponad 300 kilometrów w ciemności po drodze, który, który spowodował taką tragedię. Już pomijam to, że wiesz, no, jak się zachowają ubezpieczyciel, zrozumiał po interwencji TFN-u innymi wypłacą rodzinie odszkodowanie. Bo też jeszcze mieliście taką zabawę, że no ale przepraszam bardzo, że, że ubezpieczyciel nie zapłaci. To co jeszcze, musi się ukarać tą rodzinę. No miejmy nadzieję, że to się tu zostawisz i nie będziesz tam grzebał łapany. Szanowni Państwo, do zobaczenia.